Regina celile tare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Witam was serdecznie, bracia i siostry. Witam drogich kapłanów obecnych na tej Eucharystii i wszystkich, którzy przez środki społecznego przekazu duchowo przeżywają tę Eucharystię. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Leonard Dziękczyno-Błagalna w intencji Grażyny Krzysztofa i zmarłych z rodziny Bukowskich. Ksiądz Andrzej Uciecha o Boże Błogosławieństwo, zdrowie w intencji Róży Uciecha z okazji 80. rocznicy jej urodzin. Ojciec Włodzimierz za świętej pamięci Annę, Renatę, Józefa, Franciszkę Hrabkowskich, Magdalenę Lejk. Ja natomiast Dziękczyno Błagalna w 59. rocznicę ślubu Janiny i Jana. Przepraszajmy na początku Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem złożyli tę świętą ofiarę. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty jesteś życiem wiernych, chwałą pokornych i szczęściem sprawiedliwych. Wysłuchaj nasze błagania i obdarz nas hojnie obiecaną łaską przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolem, zabierając ze sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami. Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cynerejczyk, Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Szawłem. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, odprawiwszy posty i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Seleucji. Stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Oto Słowo Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi.
niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech nam Bóg błogosławi. Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus tak wołał: ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem na świat po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Oto słowo Pańskie. Siądźmy na chwilę, kto może. Słyszymy dzisiaj o misji ewangelizacyjnej Pawła i Barnaby. A z drugiej strony słyszymy Chrystusa, który mówi, że to słowo, które On głosi, jest tym, które sądzić będzie nas w dniu ostatecznym. A z drugiej strony mówi, jeżeli kto nie zachowuje Jego słów, to Bóg go nie potępi.
To słowo jest może taką wyrzutem sumienia dla mnie, nie wiem czy dla was. Gdyż człowiek w naturze lubi potępiać tego, kto nie myśli tak jak my. A Jezus mówi, że On nie potępi kogoś, kto Go nie słucha, ktoś, kto jest Jemu nieposłuszny. To jeżeli Bóg nie potępi kogoś, kto Go nie słucha, to czy ja mam potępiać kogoś, kto nie słucha Boga i nie słucha nauki Kościoła i na ulicach robi wiece przeciwko Kościołowi, przeciwko nauce Kościoła? Czy ja mam potępiać? Skoro Bóg mówi, ja nie potępiam. Bóg jest sędzią, Jego Słowo będzie sądzić wszystkich. Więc mówi, tobie i mnie dziś nie sądź. A tak łatwo mi sądzić. Tych ludzi może zmanipulowanych, którzy nie mieli doświadczenia Boga. Więc jak mogą dzisiaj mieć wiarę, skoro nie mają doświadczenia Boga? Nie mogą. Dlatego Duch Święty wysyła Pawła i Barnabę, żeby głosili, przepowiadali. Głosili słowo, dobrą nowinę o zbawieniu. Tyle ludzi dziś nie wierzy w Boga. Bo o Nim nie słyszeli. A jak słyszeli, to może fałszywie słyszeli. Jest taka hipoteza, jest taka możliwość. Kiedy ktoś był w dzieciństwie przymuszany do religijności. Czy Bóg kogoś przymusił? Czy Bóg komukolwiek powiedział, musisz? Nikomu. Jezus mówi, jeśli chcesz. Prawda? Demon jest duchem przymusu. Bóg nigdy mówi, jeśli chcesz. A spotkałem osoby, które były przymuszane, nawet więcej, którym babcia, oczywiście w dobrym zamiarze, nawet płaciła kieszonkowe, żeby wnuczek szedł do kościoła. 50-50, coś za coś. To czy taki wnuczek, jak dorośnie i już będzie miał swoją firmę, swoje pieniądze, co wtedy babcia zrobi? Już nie da dobrej oferty jemu i już przestanie chodzić, bo co? Bo było coś za coś. Czy Bóg mówi, musisz? Nie. Jeśli chcesz. I to szli Szaweł Barnaba, tak? Ich powołał, szli ewangelizując, głosząc Słowo Boże, ale nikogo nie przymuszając. Więc czy ja potrafię nie potępiać tych, którzy myślą inaczej? Albo może, którzy nie wierzą? A może nawet dziś, tutaj, gdzieś wkoło Jasnej Góry mieszka ktoś, kto pięścią wymachuje, o ci, Paulini, ten kościół. Ja pytam, kto mu daje siłę, żeby tą pięścią wymachiwał i unosił rękę? Kto mu daje siłę? Bóg. Bo On jest dobry dla złych i dla dobrych, jest napisane. Nie napisane dla dobrych i złych, tylko napisane dla złych i dla dobrych. Ponieważ każdy człowiek jest Jego dzieckiem, więc Bóg każdego człowieka kocha, bez względu na to, kim jesteś i co robisz. Bóg ciebie kocha. Jak matka, która kocha dziecko, przecież nie za coś, że to dziecko jest miłe, że coś umie, tylko za to, że jest, prawda? Więc Bóg nie kocha mnie za to, że jestem taki czy inny. Bóg po prostu nie kocha za coś. Bo to już nie jest miłość. To jest wtedy interes za coś. Bóg kocha ciebie po prostu. Jako swoje dziecko.
Dlatego mówi nawet ktoś, kto nie słucha Jego słów, albo słucha Jego słów, ale nie zachowuje, ja Go nie potępię, mówi. Dlaczego? Ponieważ nie przyszedłem na świat, żeby potępić, ale żeby świat zbawić. Więc czy ja potrafię nie potępiać w tej naszej trochę rozłamanej ojczyźnie? Nikogo, nie? Ale w każdym widzieć dobro i mojego brata czy moją siostrę. Bo tylko miłością można zmienić. Jeżeli miłością nie potrafię kogoś zmienić, to tym bardziej presją ani agresją. A tak łatwo nam odwiedzać tylko tych, których kochamy i tych naszych, tych swoich i dzielić, nie? Tamci nie są nasi. Wszyscy są dziećmi Boga. Wszyscy. Wszyscy staniemy przed Nim. Więc nie sądźmy, bo wtedy wchodzimy w prerogatywy Boga. Wtedy ja się czynię Bogiem, kiedy sądzę. Więc nie sądź. Zostaw to Bogu i Jego Słowu. Wszak sam Bóg nie przyszedł, żeby potępiać, tylko żeby zbawić i ocalić to, co zginęło. Niedawno była Niedziela Dobrego Pasterza i w tym tygodniu o Słowie Bożym, o owcach dużo słyszeliśmy. I Jezus jest pasterzem, który poświęcił swoje życie, żeby nas uratować, nie? Żeby nas zbawić. Nie żeby potępić, tylko żeby zbawić. Oczywiście ja, żeby zostać zbawiony, muszę przyjąć Jego miłość. Nie muszę na nią zapracować. Nie dasz rady zapracować. Tylko jedno zrób, tylko przyjmij Jego miłość. Nic więcej nie trzeba, tylko przyjąć Jego słowo dziś, Jego miłość, Jego ciało i krew i Jego słowo, które do ciebie dziś mówi. I nie potępiaj nikogo, nawet kogoś, kto inaczej myśli, nawet więcej, nawet kogoś, kto jest twoim wrogiem. A zapewne są tacy ludzie. Nie potępiaj. Tylko głoś w porę i nie w porę swoim życiem. Jest taka stacja Drogi Krzyżowej, bardzo nam znana zresztą. Nie wiem, czy dobrze nazwana. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Ja tam nie widzę pocieszenia. W zasadzie Jezus je tak trochę napomina w zasadzie płaczące niewiasty. One przyszły zobaczyć cierpiącego człowieka idącego na karę śmierci, przeklinanego, nie? Oplutego, zlekceważonego. One przyszły i płaczą nad nim. Współczują mu. To były matki, miały swoje dzieci. Wiedziały, co to znaczy cierpieć, kiedy dziecko ich cierpi. Jezus szedł, Maryja, no i płakały. I teraz Jezus mówi do nich: nie płaczcie nade mną. Kobiety, płaczcie nad sobą. Nad sobą. Zrobiły coś, jakieś faux pas? Dlaczego Jezus tak mówi? Ja tu nie widzę żadnego pocieszenia. Jezus je trochę napomniał po prostu. Skorektował je. Bo one płakały nad Nim. A Jezus mówi: nad sobą trochę popłaczcie. I widzę to w sobie, ten obraz. Łatwo mi płakać nad innymi, nie? Jak łatwo mi płakać, nie? O, nad tymi, co aborcji się domagają, płaczę nad nimi, płaczę. Nad politycznymi przeciwnikami, jak łatwo nam płakać, nie? Nad sąsiadem, jak łatwo nam płakać. Nad mężem, jak łatwo mi płakać. Przez księdza, bo mąż pije, albo żona, tak. A Jezus mówi co? Płacz nad innymi? Nie. Jezus powiedział: płaczcie nad sobą. Nad sobą. Łatwo mi płakać nad kimś,
a powinny nad sobą, bo może to ze mną nie może wytrzymać ten mąż. Może mnie unika ta moja żona, nie? Może to ze mną nie potrafią wytrzymać sąsiedzi. Może to mnie ktoś unika i widząc mnie przechodzi na drugą stronę chodnika. Może to we mnie jest problem. Tak łatwo mówić albo mąż, albo żona, albo ktoś. A może to we mnie jest problem. Łatwo mi płakać nad Jezusem, łatwo mi płakać nad innymi. A Jezus mówi, nie płaczcie nade mną, nad sobą. Może to we mnie jest źródło, może to we mnie jest przyczyna tych niepokoi. Nie potępiaj nikogo. Nie chciej widzieć w kimś źródła twojego cierpienia. Nad sobą. To ja się mam nawrócić, a nie druga osoba. O tak łatwo mi narzekać, że ktoś nienawrócony, że wnuczki nienawrócone, że dzieci nie chodzą do kościoła. A Jezus mówi nad sobą. Nad sobą. Jedyne, co mogę zrobić, to po prostu głosić Słowo Boże, tylko tyle i aż tyle, swoim świadectwem i słowami, fakt. Tyle mogę zrobić. Nie? To najbardziej przemawia. To zresztą powiedział Jan Paweł II, i zresztą cytując słowa Pawła VI, że dzisiaj świat nie potrzebuje nauczycieli, tylko świadków, a jeżeli nauczycieli, to z tego powodu, że są świadkami. Z tego powodu. Więc niewiele zależy od tego, co mówisz. Więcej zależy od tego, co pokazujesz sobą, co robisz. Czytałem kiedyś taki szokujący mnie wywiad z Gandhim. Znacie Gandhiego. I on powiedział takie słowa, zaskakujące mnie przynajmniej. Mówi tak. Uważam, że chrześcijaństwo to jest najpiękniejsza religia na świecie. No to reporter zadał mu pytanie, no to dlaczego nie zostałeś chrześcijaninem? Wiecie, co powiedział? Bo spotkałem w życiu chrześcijan. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. Nie zależy wiele od tego, co ja mówię, nie? Tylko od tego, co ja czynię. Czy jestem prawdziwy, nie? Czy po tym, jak wychodzę z Eucharystii, nie? Jak się odzywam do męża, do żony, po tym mogą poznać. Dlatego w pierwszych wiekach ewangelizowali, ale wszyscy mówili, zobaczcie, jak oni się kochają. I to powodowało, że przychodzili i zostawali ludzie chrześcijanami. Więc Bóg cię prosi dziś, nie potępiaj, ale podnoś. Nie dogaś ledwo tlącego się knotka. Nie dogaszaj. Tylko zrób wszystko, żeby w kimś nie stłamsić chociaż nawet odrobinki tej wiary. Bo wiele zależy od tego, co ja robię, nie? I jeżeli jestem chrześcijaninem, to chcę Jezusa naśladować. A On nikogo nie potępiał. Nikogo. I wszystkich kocha. Bez wyjątku. Fakt. Nie wszystkim może okazać miłosierdzie, ale kocha wszystkich. Nie potępia. A nawet gdyby ktoś się potępił, Bóg nie przestanie kochać. Nawet takiego człowieka. Nie przestanie. Bóg nie potrafi powiedzieć, już zmieniam decyzję, już nie kocham Ciebie. Nie, nie. To człowiek może powiedzieć, Panie Boże, nie chcę z Tobą być, nie? I wtedy Bóg szanuje jego wolność i powie, no dobrze, jeżeli nie chcesz ze mną być, to nie będziesz, ale to jest Twoja wola. Bóg nikogo nie potępia. I nikogo nie przestanie kochać. Bez względu na to, co zrobiłeś i bez względu na to, co uczyniłaś. Bóg nie przychodzi, żeby potępić, tylko żeby zbawić. Ty tylko przyjmij Jego miłość. I pozwól Bogu okazać Tobie miłosierdzie. Więc idź ze swoimi grzechami do spowiedzi. Bo tam, tylko tam Bóg może wziąć Tobie Twoje grzechy, abyś mógł go dziś bez przeszkód przyjąć w komunii. A żebyś miał Boga w sobie po to, żeby tego Boga dostrzec w drugim człowieku.
Przedstawmy Bogu nasze prośby w intencji Kościoła Świętego, Ojca Świętego Franciszka. Ciebie prosimy. W intencji wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę, którzy oczekują na naszą modlitwę. Ciebie prosimy. Za wszystkich, za których sprawowana jest ta msza święta, o wypełnienie tych wszystkich intencji zgodnie z wolą Twoją, Boże, Ciebie prosimy. Za wszystkich rządzących naszą Ojczyzną, żeby kierowali się dobrem każdego człowieka i Bożymi przykazaniami, Ciebie prosimy. O życie wieczne dla wszystkich naszych zmarłych, Ciebie prosimy. I za nas samych, abyśmy nikogo nie potępiali, ale miłością zmieniali innych, będąc dziś przemienieni przez Chrystusa w tej Eucharystii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, nasze prośby zgodnie z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony,
który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Ritą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź bądź wola Twoja, chleba naszego powszedniego daj nam, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei,
oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. O mój Jezu, w hostii skryty, na kolanach wielbię Cię. W postać chleba Tyś spowity, bóstwo Twoje kryje się. Ty, co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz. Tu przed Twoim majestatem aniołowie kryją twarz. O światłości przysłoniona, rzuć mi Twój promienny blask. O dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask. Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód. Boskich ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Jego chwałę głośmy wspólnym śpiewem. Lud wybrany cieszy się swym Stwórcą, chórem wielbi imię swego Króla. Dobry Pan lud swój miłuje, On pokornych zdobi zwycięstwem.
Niech świat cały sławi swego Boga. Dobry Pan lud swój miłuje, On pokornych zdobi zwycięstwem. Niech świat cały sławi swego Boga. Niech wszyscy chwalą Jego imię, niechaj grają dźwiękiem instrumentów, niech radują świętych w chwale Pańskiej, aby spełnić sprawiedliwość Jego. Dobry Pan lud swój miłuje, On pokornych zdobi zwycięstwem. Niech świat cały sławi swego Boga. Dobry Pan lud swój miłuje, On pokornych zdobi zwycięstwem. Niech świat cały sławi swego Boga. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej skroń, jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,